Firma rodzinna Zakład Mięsno-Wędliniarski Mirmax Pękala powstała w Pielgrzymowicach w 1998 roku. Jej założycielami byli Maksymilian i Zofia Pękalowie, właściciele gospodarstwa rolnego, stawów i hodowli koni oraz synowie Mirosław i Grzegorz. Obecnie firma zatrudnia około 30 osób, a w pracę na rzecz przedsiębiorstwa zaangażowane są również synowie Katarzyna i Aleksandra. Asortyment sprzedawanych wyrobów obejmuje ponad 100 rodzajów kiełbas, wędzonek, wędlin i wyrobów garmażeryjnych, a także mięsa na gorąco i tzw. wiejskie stoły na imprezy okolicznościowe. Jesteśmy w naszym sklepie firmowym przy zakładzie w Pierzmowicach. Od ponad 20 lat oferujemy naszym klientom zdrowe, smaczne i tradycyjne wyroby. Stale budujemy zaufanie konsumentów poprzez produkcję wędlin wysokiej jakości. Zakład dostarcza swoje produkty do restauracji, stołówek, żłobków, przedszkoli i szkół, m.in. w Pawłowicach, Żorach, Jastrzębiu-Zdroju, powiecie pszczyńskim i cieszyńskim. Firma współpracuje również z pobliskimi Czechami. Nasz zakład oprócz produkcji tych wędlin prowadzi rozbiór mięsa wieprzowego, wołowego, drobiowego oraz dystrybucję. Stała kontrola tych poszczególnych etapów daje nam gwarancję spełnienia wysokich norm jakościowych i sanitarnych. My jako właściciele wkładamy w to wiele czasu i zaangażowania, ponieważ bezpieczeństwo żywności to u nas rygorystycznie przestrzegany priorytet. Wykorzystując malownicze położenie posesji, w latach 90. firma rozpoczęła działalność agroturystyczną, zaczynając od jednego domku. Agroturystykę rozwijała przede wszystkim Zofia Pękala. W Pielgrzymowicach do dyspozycji gości jest 11 pokoi, duża sala weselna oraz dwie mniejsze na przyjęcia okolicznościowe. Zadaszona wiata na ponad 100 osób pozwala organizować imprezy plenerowe, festyny, spotkania rodzinne, plenery malarskie, a zimą kuligi. Firma chętnie współpracuje z lokalnym środowiskiem, m.in. Stowarzyszeniem Kulturalno-Społecznym Karola Miarki, Kołem Gospodyń Wiejskich, Kołem Emerytów, Kółkiem Rolniczym, szkołami i przedszkolami. Jest sponsorem gminnych wydarzeń i uroczystości. W 2004 roku gospodarstwo agroturystyczne zdobyło trzecie miejsce w konkursie wojewódzkim agroekoturystyczny, a w 2010 drugie miejsce dla najlepszego gospodarstwa agroturystycznego województwa śląskiego. W 2016 roku wójt gminy Pawłowice wyróżnił Mirmax za estetycznie zagospodarowaną przestrzeń.